Pisiu, pisiu, pisiu. Pisiu, pisiu, pisiu. Aż ty, małe dzióbku. Nie chcę patrzeć do oka kamery, nie chcę. A ty, mały dzióbek. Ślicznie uszy stawia, pionowo, bardzo gęste włosy, ciemne umaszczenie, czarny grzbiet będzie, piękny, gęsty, błyszczący. Psz, 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 psz. Tak czarna, że aż granatowa. Bardzo gęste włosy, bardzo gęste i bardzo ruda będzie głowa. Ruda taka jak i łapy w tej chwili. Jak łapy, jak brzegi uszu, jak to, co jest przy trufli, przy wargach, takie rude. Rudy kolor, proszę bardzo, taki kolor. Taka będzie cała głowa. Mogą być pasemka, balejarz, smolenia. Ale się na razie główka nie wybarwia. Suczka skończyła 3 miesiące, a główka się wybarwia na razie na bardzo ciemno. To jest inna suczka, którą sfilmuję. Będzie do tej kontrastowa. Tak jakby biały i czarny. Ta należy do Yorków czarnych. Do niewybarwiających się na grzbiecie. Do poszukiwanych ostatnio na rynku. No bo przecież my hodowcy mamy swój rynek, tak? Wystawiamy nasze szczeniaki w ogłoszeniach i można określić to, że to jest rynek. Każdy chce sprzedać swoje szczeniaki. Każda hodowla i każda rasa. I takie bez rasy też. Te kundelki też chcą mieć domek. Należy im się, kundelkom ze schronisk i z ulicy, bezdomnym też się należy domek. Żeby dostał miskę jedzenia, wody i ciepły kąt do spania zimą. Latem sobie poradzi, będzie spał w ogródku. Wystarczy buda. Ale zimą, jak jest mróz, wiatr, ciągle pada deszcz ze śniegiem, pieski mokną, mokre są. Moje Yorki wychodzą na spacer do ogrodu i wracają mokre. Muszę rozkładać ręczniki, one w te ręczniki się same wycierają. Potrafią. Tarzają się, wycierają sobie buźki w ręcznik. To są mądre pieski. Ale szczeniaki nie chodzą na dwór. Dla szczeniaków to nie jest odpowiednia pora roku, żeby wychodzić na dwór na taką słotę, na temperaturę blisko zera albo poniżej zera. To nie dla szczeniaków. Latem by już wychodziły, mają 3 miesiące, by sobie wychodziły do swojego wybiegu, do swojego kojca na ogrodzie. No. Suczka. Przepiękna, prawidłowej budowy anatomicznej.
idealna linia górna, dolna, głęboka klatka piersiowa, ładnie kątowane łapy, krótka kufa, malusieńka trufla, czyli ten guziczek na końcu nosa. Pięknie stoją uszy. Uszy stoją pięknie, dlatego że są bardzo dobrze osadzone. Nie po bokach, tylko na czubku głowy, blisko siebie. Blisko siebie, tak. Nie z boku. O, ogonek też jest ładnie osadzony. Podnieś wyżej, o tak jak na wystawie. O, teraz na nonka. I główkę podnieś wysoko. No, chciałam pokazać jej piłeczkę w górze, to by spojrzała, ale ona już uciekła. To są takie małe szczeniaki. O, teraz trochę mi się ustawiła. Popatrz tutaj na piłeczkę do góry. Tu zobacz, co tu się dzieje u góry. Albo ja jej inną zabawkę pokażę, bo ona już wszystkie zabawki widziała. Tak, tutaj ja teraz macham lewą ręką, a prawa musi się utrzymać nieruchomo. No, to jest dopiero sztuka. Lewą ręką drżeć, bujać, a prawą trzymać nieruchomo. Kto tak potrafi? Kto tak potrafi jak pani? No. I tu jest też piękny film, 6,5 minuty. Au! Wow! Wow po nosie, wow po nosie. Wow, po nosie, wow, po nosie. Są takie bombki. Te bombki są bardzo leciutkie. To jest to pióreczko, to jest pióreczko. To nawet nie czuć dotknięcia. To jest taka muszka. Muszka komarek. Ach, ale lubię się drażnić z pieskiem. To są moje pieski. Mogę się z nimi drażnić, ile chcę, bawić, ile chcę. Pieścić, głaskać i przytulać, ile chcę. Ile wejdzie. I nikt mi tego nie zabroni. I ktoś tylko złośliwy może napisać na YouTubie: pani te szarpie te psy, pani morduje te psy. No to ja się dziwię ludziom, że tak to odbierają moje filmy. Bardzo się dziwię. Ale zawsze można odwrócić kota ogonem. W każdej sprawie. W każdej sprawie. Ktoś chce pomóc babci przejść przez jezdnię, a kto drugi powie: o, złodziej, chce ją okraść, tak? Wsadzić rękę do kieszeni i zabrać portfel. Każdą sprawę można z dwóch stron rozpatrywać i zupełnie jedna na plus, druga na minus, nie? Także wszystko, każda czynność może być odbierana pozytywnie lub negatywnie, a ja na to wpływu nie mam. Jak ktoś lubi negatywnie odbierać świat i wszystkie zjawiska i wszystkie sprawy, i konkurencja moja też lubi negatywnie mnie oceniać, negatywnie na mnie patrzeć i w ogóle wszystko widzieć negatywnie, bo konkurencja nie cierpi konkurencji, a ja nie mam nic do konkurencji. Niech konkurencja sobie dobrze żyje, niech ma zdrowe, piękne jorki i niech każdemu się wiedzie, bo to ja życzę wszystkiego dobrego zwierzętom. Ale niektórzy piszą głupoty na OLX-ie do mnie w wiadomościach. Niektórzy piszą głupoty w komentarzach na YouTubie. No i nic na to nie poradzę, że komuś się kojarzy mój film. Z czym? Nie będę już mówiła tych słów, bo nawet wypowiedzenie przeze mnie tych słów sugeruje coś, a ja już się od tego odcinam. Ja mam swoją pracę, 20 lat z jorkami, 12 lat minęło, odkąd jestem w Związku Kynologicznym w Polsce, ZKWP, Związek Kynologiczny w Polsce. Moje jorki mają metryki. Oryginalne metryki ZKWP FCI. Ceny nie są najniższe, ponieważ psy są z wysokiej półki. To są pieski zadbane, przepiękne, z doskonałym pochodzeniem. Rodowody są wykwintne. Po tatusiu, po mamusi naprawdę wykwintne rodowody. Pieski po wystawach z sukcesami, z tytułami, z medalami złotymi, no to
to jest naprawdę wysoka półka. To tak jak w salonie Mercedesa, Lamborghini, Maybacha, Porsche, Ferrari, mówiłam Ferrari, a Maserati mówiłam. Maserati! Kokoryka, kokoryku! Kokoryku, kokoryku! Dobra, kończymy już. Kończymy, bo Słuczka chce i spać.